Konstrukcja jest stalowa, jak widać. Zobaczcie, wszystko musiałem paski pozdejmować. Konstrukcja jest stalowa, tylko druty pogięło i rurę wygięło. Ja pierniczę, jak tu będzie tę rurę naprostować, to ja nie wiem. Będę próbował, jak zdejmę. Wsadzę pomiędzy drzewa, będę ciągnął. Może się naprostuje. Widzicie, że konstrukcja jest stalowa. O. Rurki są, a później jest drut. Tak kiedyś robili właśnie tunele. Muszę teraz to powyjmować i na nowo porobić tunel. W środek będę musiał coś wstawić. Widzicie, że wszystko wyłamane? Tak robiła pogoda. Miałem oparte o słupa, to wygięło i spadło. Widzicie, co narobiło? Narobiło bałaganu. O. Muszę drzewa podciąć, aby to przesunąć tunel w tę stronę. Tak, tak. Będę musiał podcinać te wszystkie krzaki piłą i coś zrobić. Na urlop nie na darmo wziąłem, żeby wziąć sobie, posiedzieć w domu. To muszę zrobić. Widzicie, jak połamało tutaj? Tam nie, tamten bok, tylko ten. I wszystkie druty będę musiał z powrotem powyciągać, poukładać ich tutaj, no i powyprostowywać, żeby ich założyć. Tak. O. Tam mi połamało ten winogron. Będę go musiał podnieść do góry, te tyczki. Taki balzer narobiło. Widzicie? Co ta natura może zrobić? O, wyłamało wszystko. Cały środek zrobiła się łódka. Podpory poszły w cholerę. Tak to wygląda.